4 sierpnia, środa, Jeruzalem, Księga Życia. Ponieważ rzeczą właściwą przełożonym jest sprawowanie władzy, winna być ona sprawowana w sposób rzeczywisty. Nie mogą oni sprawować jej nie cierpiąc, a być może także nie zadając cierpienia. Ale czyż największym wrogiem wspólnego dobra nie jest zrzekanie się władzy lub demagogia? Byłoby to otwarcie drzwi dla rozproszenia indywidualizmu w fantazji. Przeciwnie zaś przełożony, który wykonuje swoją funkcję odważnie i stanowczo, łagodnie i pokornie, z mocą i delikatnością wyzwala, pobudza, czyni jasnym. Do przełożonych należy także zajmowanie należnej im pozycji, nie wyższej niż im przysługuje, niemniej jednak ich właściwej pozycji oraz kierowanie. Są oni tymi, którzy stawiają wymagania, są siewcami radości i pokoju. Przygoda taka prowadzona ma być przygodą świętości. To jednak rozwinie się jedynie w klimacie zaufania, radości, pokoju. Będąc mężem, niewiastą pokoju mają nim promieniować. Będąc nosicielami radości, mają ją przekazywać. Także ich powołaniem jako pierwszych jest powołanie do świętości. Jednym słowem i nade wszystko mają oni kochać. Niech modlą się nieustannie za wszystkich swych braci i siostry. Ty zaś codziennie proś dla nich o podwójny charyzmat słuchania i rozeznawania we wspólnym poszukiwaniu woli Bożej.